Pan Cezary Kiełbowski, witam serdecznie. Jesteśmy już na hali. Za chwileczkę rozpoczną się pierwsze mecze wielkiego finału rozgrywek kategorii U14, Roszyk 2004. Jesteście gospodarze. Chciałem się zapytać pana, jak ten przebieg cały wyglądał, bo jesteście jedyną drużyną, nie jedyną, jeszcze Raków bez porażki. Dostaliście się do wielkiego finału. Jak to się zaczęło? Jak się zaczęła budowa drużyny, połączenie Grójca? Skąd ta idea się wzięła? Znaczy w tamtym roku w Mistrzostwach Mazowsza Grójec zajął drugie miejsce, my zajęliśmy trzecie miejsce. No i Białołęka wtedy wygrała i po rozmowach niedaleko, wiadomo, Grójec od Radomia, doszliśmy do wniosku, chyba na ostatnim meczu, potem wspólny obóz, że można by spróbować się połączyć drużyny, żeby właśnie znaleźć się tu, gdzie jesteśmy, próbować sił w Mistrzostwach Polski. Od razu po tym pomyśle zadebiutowaliście w europejskich rozgrywkach. Miałem okazję z wami być w Rumunii, w Oradei. Bardzo fajnie wyszedł pierwszy turniej, pokonaliście Serbów, nie tylko, a potem turniej nie wyszedł. Zabrakło niewiele do superfinału. Dwa słowa o tym turnieju w Rumunii. Znaczy, do czego mierzę, że nie ma faworyta. Każdemu może przyjść słaby mecz, prawda? Nie ma faworyta. Troszeczkę tam pojechaliśmy już pod kątem już całej otoczki Mistrzostw Polski. Oczywiście chcieliśmy wejść do tego wielkiego finału. No zabrakło nam dwóch meczy z tymi, którymi nastawiliśmy się, że wygramy, czyli z gospodarzami Rumunami i z Węgrami pokonaliśmy, ale niestety Koszalin... Ale może się przydał taki zimny prysznic dla ochłodzenia głów i potem już wyjście w półfinałach, w ćwierćfinałach nie mieli sobie równych. Organizowaliście tutaj ćwierćfinały i półfinały i jako... powiem, że jako historyczne jest wydarzenie, bo już w październiku zgłosili Radom do organizacji finałów. To było naprawdę, w cudzysłowie, kozackie wezwanie, bo gdybyście nie awansowali, wiesz, jak jest U14. Tak jest, nie? Zdecydowanie. Ale jednak siła jest. Się udało, walczyliśmy w każdym meczu tak samo, nigdy nie odpuszczaliśmy. Mamy skład wyrównany, wszyscy zdrowi, podchodzimy do tych mistrzostw tak, żeby walczyć w każdym meczu. No, pełni nadziei jesteśmy. Każdy tu przyjechał, 8 zespołów, które chcą to wygrać. My nie ukrywamy, że też mamy jakieś nadzieje. Gramy u siebie, trenujemy tutaj już jakiś czas. Przeszliśmy tu ćwierćfinały, półfinały, także będziemy walczyć, damy z siebie wszystko, liczymy na kibiców. A to, że w październiku był zgłoszony taki akces do organizacji tych finałów, no to już prezesów i wszystkich, którzy są związani z klubem, bo oni wierzyli nas bardziej, my do tego podchodziliśmy troszeczkę bardziej spokojnie jako trenerzy. Ja na ścianie tutaj już filmowałem, zawieszenie są mistrzowie, bo byłem tutaj na finałach U18, kiedy Rosa Radom w Młodziku nie udało się, był medal, w kadecie się też nie udało, ale doszli do juniora, są zdjęcia od nich, są zdjęcia z U20 i jak tak chłopacy przychodzą, to chyba tam w głowach, nie? I u nich jest, że chcieliby też zawisnąć. No, każdy po każdym treningu czy przed treningiem, no zawsze spojrzy się na tą ścianę i na pewno każdy z nich marzy, żeby zawisnąć koło tych zawodników, którzy naprawdę już tam są w ekstraklasie grają i to dają sobie radę, także. No to ja życzę wszystkiego dobrego, żeby się udało, a jak się uda i będzie ta flaga, czy PZ Koszyc zrobi duplikatu, żeby zawisła i w Grójcu i u was? Nie mamy, jeszcze do tego nie dochodzimy, tak? Najpierw pierwszy mecz, drugi grupę, mecz, trzeci mecz. A grupę macie naprawdę silną, jak ja tak obserwuję te rozgrywki, to i przecież i Słupsk jest mocny, mistrzowie Polskich Szkół Podstawowych, no i macie też bardzo mocny WKK. I jeszcze nie, do tego nie dochodzi wcale nie słaba drużyna Korona, dobrze mówię? Tak, Korona. Która ładnie zagrała, pokonała Katowice w półfinale. Tak będzie się działo tutaj chyba. Będzie się działo, no mam nadzieję, no po to są te mistrzostwa. Wszystkie drużyny mi się wydaje, że mogą każda powalczyć z każdą, także mówię, tak już tu nie będziemy nic odpuszczać, każdy walczy na maksa. Jezu, na koniec powiem, jest taka propozycja.
rozrywek finałów U15, żeby wszystkich finalistów zaprosić we kwietniu do Wrocławia, bo Wrocław organizuje turniej dla U15 i dać wszystkim finalistom miejsce i zrobić sobie taki finał pycha. No fajnie, fajnie. Przyjmiecie na pewno te wezwanie. No zdecydowanie. Jeszcze, bo się śmiejemy, jeszcze zrobimy jakieś dwie dzikie karty. No na pewno, co się udało. Na pewno tutaj jeszcze silne były, co Obra Kościan, Paganice, no było jeszcze zespoły, no i które... Sopot, także nie wiem jak to, no jest tutaj ta ósemka, która to wywalczyła i tu będziemy my też walczyć, żeby było to... Niech wygra lepszy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czarek.